Pani premier, jeszcze jedno zadam pytanie takie najbardziej mnie nurtujące jako potencjalnego wyborcę. Dokładnie 20 stycznia minęła 12 rocznica, no taka dosyć ciekawa. W momencie, 12 lat temu złożyliście podpisy do pana marszałka w sprawie naszego programu 4 razy tak. Ten program całkowicie nie wypełniliście, nie zrobiliście ani czterdziestki z tego programu. W związku z tym, jak chcecie teraz przekonać wyborców do siebie? Wie pan, ja tak chętnie słucham tych, którzy nas, jako w tej chwili ludzi opozycji, krytykują. Może to taki zwyczaj, może po prostu Pan Bóg nas mniej lubi, tak? Bo skoro byliśmy rządzący i wszyscy uważali, że trzeba krytykować Platformę Obywatelską, teraz jesteśmy w opozycji, a zawsze opozycja miała fory u dziennikarzy, u prasy, ale my, ponieważ jesteśmy w opozycji, to też należy nas krytykować, to chcę powiedzieć i zwrócić uwagę na jeden drobny problem. Otóż niestety opozycja może mniej z jednego powodu. Z takiego powodu, że nie ma większości na sali parlamentarnej. Kiedy my wprowadzaliśmy zakaz finansowania partii politycznych z budżetu państwa, to proszę sobie przypomnieć, kto i jak głosował. Platforma Obywatelska, która była pomysłodawcą i mówiła, nie chcemy finansowania z budżetu państwa, nie znalazła wsparcia nawet w tych, które wydawać by się mogło przez zdrowy rozsądek powinni tak zagłosować. Między innymi nie głosowali ci, którzy dzisiaj rządzą. No więc niestety arytmetyka bywa nieubłagalna. Ale jeśli dobre intencje są rządzących i skoro oni uważają tak samo, choć myślę, że jednak nie uważają, bo wtedy zagłosowaliby zupełnie inaczej, możemy ich sprawdzić. Można wnieść do laski marszałkowskiej projekt, który dzisiaj stanąłby przed wyborem i decyzją, odwołując się do tego spotkania i głosów, które padały z tej sali, i zobaczyć, kto tak naprawdę ma szczere intencje i kto chce, a kto tylko udaje. Kto zagłosuje za projektem, żeby cofnąć finansowanie z budżetu państwa dla partii politycznych, a kto znajdzie 150 różnych powodów, żeby powiedzieć, że to jest no, niestety nie do przyjęcia dla nich i niech pozostanie status quo. Bardzo dziękujemy, pani premier.